Zaprojektowane przez niego budynki mijamy codziennie i może nawet nie zwracamy na nie uwagi. Domy handlowe na katowickim rynku, Biblioteka Śląska czy osiedle Paderewskiego to wizja jednego z najwybitniejszych architektów, którzy kształtowali wygląd Katowic w epoce PRL-u. Jurand Jarecki zmarł w wieku 92 lat. Łukasz Kądziołka. Dawniej jeden z najnowocześniejszych domów towarowych w całej Polsce. Jeden z pierwszych takich budynków, gdzie na tylu kondygnacjach było 4 piętra handlowe i na wszystkie docierały, oprócz windy dla klientów, oprócz klatek schodowych, również biegi schodów ruchomych. Dzisiaj dom handlowy Skarbek nadal przyciąga klientów, choć w przyszłym roku skończy już 50 lat. Jego twórca zaledwie parę miesięcy temu skończył 92. Jurand Jarecki zmarł w nocy z 13 na 14 marca. To jeden z nestorów polskiej architektury i twórca ikonicznych budynków z okresu PRL. Moim ostatnim takim dziełem to jest właśnie Biblioteka Śląska, w 98 roku oddana. Czasami jego wizja wykraczała poza aktualne możliwości. Ta łuska pokrywająca elewację Skarbka nie miała tak wyglądać. Jurand Jarecki miał inny pomysł na elewację. Miała to być elewacja projektowana indywidualnie. Swoje prace przekazał Instytutowi Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. On miał idealny porządek. Miał wspaniały charakter pisma, kaligrafię, poza tym świetnie rysował, więc to wszystko było w odpowiedniej szufladzie, ponumerowane. Czas spędzał nie tylko w pracowni. Z okresu, w którym mieszkał w Zakopanem, pozostała mu miłość do gór i narciarstwa. To był i sportowiec, i o takiej góralskiej duszy. No i architekt pełen polotu, pełen wizji. Architekt był też długo aktywny zawodowo. Jeszcze kilka lat temu konsultował wymianę łusek zdobiących Skarbek. Potrafił, że tak powiem, trzymać się swojej wersji i swoich rozwiązań i je forsować, ale na tyle elastycznie, że zawsze udawało się dojść do kompromisu. Jednak jako twórca dał się poznać z tej bezkompromisowej strony. Wykorzystywanie na pewno zawsze współczesnych technologii. Przecież te budynki, które tworzył Jurand, one w detalu i w wykorzystaniu różnych technologii były pionierskie. Widzimy łuskę na Skarbku, tak? To jest rozwiązanie, którego no nigdzie nie było indziej w Polsce, sprowadzane specjalnie z zagranicy, z Francji. Pogrzeb Juranda Jareckiego odbędzie się w środę 20 marca na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej w Katowicach.